Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu nowej Fiesty ST. Trzy cylindry, dokładnie trzy cylindry. Nowy Ford Fiesta ST posiada trzycylindrowy silnik pod maską, ale to nie koniec. Podczas spokojnej jazdy, kiedy nie potrzebujemy pełnej mocy, to komputer odcina nam pierwsze cylindry i jedziemy w tym momencie tylko na dwóch. Sportowe auto, które pracuje na dwóch cylindrach? Powiecie, że to herezja. I ja mówiłem dokładnie to samo przed jazdą Fiestą ST. Ba, mogłem się założyć o rękę, że Fiesta ST to już nie będzie to samo. I wiecie co? Dziś nie miałbym ręki. Ford Fiesta ST z tym silnikiem jeździ fantastycznie. Poważnie, fantastycznie. Nowy silnik o pojemności 1,5 litra posiada 200 koni oraz 290 Nm. Coś wam to mówi? Dokładnie. Poprzedni Ford Fiesta ST 200 posiadał dokładnie taką samą moc i taki sam moment obrotowy. Mimo wszystko jest różnica w czasie przyspieszenia do pierwszej setki, gdzie nowa, trzycylindrowa Fiesta ST urwała 0,2 sekundy i uzyskuje 6,5 sekundy. To zasługa kolejnej nowości, czyli procedury startu. Włączamy ją z komputera, co może jest nieco uciążliwe, ale po jednorazowym uruchomieniu możemy ją kilkukrotnie aktywować. Nie trzeba przed każdą próbą znowu wchodzić w komputer pokładowy i uruchamiać. Mechaniczna szpera, czyli mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu. Dzięki niej, podczas bardzo szybkiego pokonywania zakrętów, jesteśmy jakby wciskani jeszcze mocniej w zakręt, dzięki czemu możemy go pokonać jeszcze szybciej. Potwierdzam, można to robić piekielnie szybko. W tym momencie chciałem też pochwalić Forda za zmianę opon na Michelin Pilot Sporty, które kleją się fantastycznie. Duet opony plus szpera są niesamowite. W zasadzie? To ten duet jest nawet przerażający, bowiem jeździłem tym autem bardzo długo, pokonywałem wiele zakrętów, bardzo, ale to bardzo szybko i nie udało mi się odkryć, gdzie są granice Fiesta ST. I to jest piękne, ale też przerażające, bowiem osoby mniej doświadczone mogą pomyśleć, że to auto zawsze skręci i to zawsze tam, gdzie my. Niestety, launch control, czyli procedura startu oraz mechanizm różnicowy to opcje, których w standardzie nie dostaniemy. Obie te dodatki to pakiet performance, który kosztuje 4100 zł i jest moim zdaniem obowiązkowy. O ile procedura startu jest zbyteczna, tak szpera to obowiązek, auto z nią prowadzi się fantastycznie. Kolejna zmiana zdecydowanie na plus to dźwięk, który wydobywa się z rur wydechowych. Poprzednia Fiesta ST brzmiała przeciętnie, żeby nawet nie powiedzieć, że słabo. Nowa Fiesta ST brzmi fantastycznie, no świetnie. Pamiętajcie, że to są tylko trzy cylindry. Niestety nie udało się tego nagrać, ale podczas bardzo szybkiej zjazdy przy zmianie biegu następuje takie naturalne strzelenie z wydechu, podobnie jak i przy odpuszczeniu gazu. Dobra robota Ford. Wydech ma też klapki, które w trybie normal są zamknięte, a dopiero sport i track się otwierają. Różnicę bardzo łatwo usłyszeć i jest to dobre rozwiązanie. Nie każdy bowiem w danym momencie chce, aby jego auto było głośne. Również w środku auto brzmi rasowo i sportowo. W życiu nie powiedzielibyście, że jest to trzycylindrowa jednostka. Tutaj niestety dźwięk jest nieco wspomagany głośnikami, a będąc bardziej precyzyjny, rezonatorem, co moim zdaniem jest zbyteczne. Wydech sam w sobie brzmi bardzo ładnie. Nawet pod maską po odpaleniu nie słychać, że jest to typowy trzycylindrowy silnik. No jestem w niemałym szoku. Fiestę też trzeba pochwalić za wygląd, bo auto prezentuje się bardzo ładnie. Ale to chyba nikogo nie dziwi, bowiem zwykła Fiesta również jest bardzo ładnym autem. Swoją drogą, nowa Fiesta już od pewnego czasu oferuje pakiet stylistyczny ST-Line, dzięki któremu auto wygląda bardzo podobnie do odmiany ST. W sumie to można potraktować jako wadę, bo kupując ST chciałbym nieco bardziej wyróżniać się z tłumu. Wyróżniające się z pewnością są felgi alumijowe o nowym wzorze, które możemy mieć w dwóch rozmiarach, w standardzie 17, a w opcji 18 cali. Te większe oczywiście wyglądają no dużo lepiej, ale są też droższe. Co ciekawe, nową Fiestę ST można kupić zarówno w 3, jak i 5 drzwiowej odmianie, a to oznacza, że nie musimy już walczyć, tak jak ja, z wchodzeniem do tyłu i narzekaniem. Po zajęciu miejsca z tyłu okazuje się jednak, że zmieści się tam dorosły i ma nawet parę centymetrów wolnej przestrzeni przed nogami i nad głową. Z przodu jest zdecydowanie lepiej. No i mamy te fantastyczne kubełkowe fotele Recaro, które znamy z poprzedniej Fiesta ST. Nie dość, że wyglądają genialnie, to jeszcze mają świetne trzymanie boczne. Jedyny minus to osoby grube się tu po prostu nie zmieszczą. Zakup Fiesta ST może być dobrym motywatorem, żeby schudnąć. Bagażnik jest dokładnie taki sam jak w zwykłej Fieście i oferuje 311 litrów, które możemy zwiększyć do 1093 litrów po złożeniu kanapy. W bagażniku znajdują się haczyki na zakupy, a pod podłogą znajdziemy zestaw naprawczy. Wnętrze Fiesty ST w porównaniu do zwykłej Fiesty
poza fotelami, ma kilka drobnych detali, które wyróżniają sportową odmianę. Mamy na przykład spłaszczoną u dołu, dobrze leżącą w dłoniach kierownicę, która moim zdaniem powinna być minimalnie mniejsza. Poza tym metalowe nakładki na pedały, czy metalowa gałka zmiany biegów. W zasadzie to całą robotę we wnętrzu robią fotele i bardzo dobrze, bo to właśnie dzięki nim jazda jest tak genialna. Jeszcze raz muszę to powtórzyć, ale w Fieście ST w ogóle nie czuć, że jest to auto trzycylindrowe. Tak samo jak nie czuć, kiedy jedziemy na dwóch cylindrach. Samochód zbiera się zawsze świetnie, a to zasługa maksymalnego momentu obrotowego 290 Nm, dostępnego już od 1600 obrotów. O trybach już mówiłem. Warto też dodać, że mamy trzy poziomowe SP, które daje nam bardzo dużo frajdy. Które daje nam mnóstwo frajdy. Przy bardzo szybkich łukach tył samochodu może być lekko nadsterowny, ale w bardzo kontrolowany sposób. Ford Fiesta ST znowu prowadzi się fantastycznie. Naprawdę, jedno z najlepszych aut w tej klasie. Na tych oponach i z opcjonalną szperą jest cudowne. Zawieszenie jest moim zdaniem bardzo dobre. Swoją drogą, zawieszenie jest kompletnie nowe i zostało opatentowane przez Forda, bowiem posiada m.in. sprężyny ze zmiennym kierunkiem działania. Jeśli jesteście zainteresowani spalaniem, to sprawdziłem go dość ogólnie. Na trasie udało mi się zrobić 6,2 litra, jadąc głównie z prędkościami 90-110 km na godzinę. W mieście, przy energicznej, ale niezbyt szalonej jeździe, było to około 10 litrów. Jazda po zamkniętych górskich serpentynach to już wynik w okolicach 20 litrów, ale była to bardzo, ale to bardzo agresywna jazda. Więc nikogo nie powinno dziwić aż tak dużo spalania. Wracając do wnętrza, to muszę ponarzekać na plastiki, których użyto do wykończenia rączek z przodu. Tragiczny plastik, niemiły dotyku. To jest bez dwóch zdań element do poprawy, jeden z naprawdę niewielu. Kogoś interesują względy praktyczne, to mamy miejsce idealne na telefon zastrzeżenia biegów, na środku tunelu cupholdery, a w podłokietniku mamy mały schowek, gdzie znajduje się też USB. Największy schowek to ten przed pasażerem, choć i ten jest jednym z mniejszych. No cóż, małe auto, to i schowków jest mało. No dobra, ustaliliśmy. Ford Fiesta ST cudownie się prowadzi. A czy cudowna jest też cena? Może nie cudowna, ale bardzo dobra. Podstawowa Fiesta ST kosztuje 84 750 zł w podstawie. Co jest uczciwą ceną. Konkurencja jest nieco droższa. Na przykład Peugeot 208 GTI o mocy 208 koni kosztuje 87 600 zł. Apollo GTI o mocy 200 koni 89 690 zł. Najdroższy jest Mini Cooper S, którego ceny zaczynają się od 109 900 zł. Poprzedni Ford Fiesta ST 200 kosztował 94 350 zł, czyli nowa Fiesta ST jest tańsza o niemal 10 000 zł. Ładnie. Jednak zwykła Fiesta ST o mocy 182 koni kosztowała 75 850 zł, czyli jednak sporo mniej. Aha, i pamiętajcie, że w nowej Fieście, w moim odczuciu, obowiązkowy jest pakiet Performance ze szperą i Launch Control za 4100 zł, czyli za Fiesta ST musicie wydać 88 850 zł. Ford Fiesta ST poprzedniej generacji był moim ulubionym hotchatchem. Świetnie prowadzący się maluch, który pomimo mniejszej mocy niż konkurencja, nadrabiał właściwościami jezdnymi i przede wszystkim ceną. Nie spodziewałem się tego, ale nowa generacja, poza tym, że jest oczywiście ładniejsza, to prowadzi się jeszcze lepiej i ma jeszcze lepsze osiągi. A przecież ma trzycylindrowy silnik. Naprawdę niesamowite. Ale z testu tego nie zrozumiecie. To trzeba się przejechać, żeby uwierzyć. Ja też nie wierzyłem.